Witam serdecznie Państwa na naszym pierwszym tego typu wydarzeniu, czyli na podsumowaniu pierwszej edycji kursu online robionego przez Spółdzielnię Otwartej Edukacji, kursu dotyczącego otwartej edukacji w praktyce. Dzisiaj przez najbliższą godzinę będą Państwo mieli okazję poznania trochę bliżej, tak prawie że twarzą w twarz naszych mentorki, które wspierały uczestników na kursie. I może od razu w jakiej kolejności i o czym nasi mentorzy będą mówić. Oprócz tego, że postaramy się w ogóle podsumować to, co się wydarzyło na kursie, to też dla tych, którzy może nie brali udziału w kursie albo chcieliby sobie jeszcze odświeżyć informacje, troszkę się zainspirować, trochę porozmawiamy też o narzędziach do tworzenia otwartych zasobów edukacyjnych. I tę opowieść zacznie Magda, która opowie o narzędziach graficznych, najpierw o Canwie, które jest takim właśnie graficznym narzędziem, o aktywnym plakacie ThinkLink i na końcu o narzędziu do robienia Magisto. Później Wojtek opowie trochę o różnego typu stronach internetowych do tworzenia kursów online i na końcu, jak tylko do nas dołączy nasza ostatnia mentorka Karolina, opowie o narzędzi do robienia ćwiczeń, takich online'owych Learning Apps i o Khan Academy. Tak będzie wyglądał nasz program i jeszcze tak już zupełnie na końcu, w podsumowaniu ja opowiem Państwu, jakie są plany na dalsze działanie Spółdzielni Otwartej Edukacji, czym się będziemy zajmować w przyszłym roku. Zaproszę też Państwa do udziału. Tak to mniej więcej dzisiaj będzie wyglądało. I myślę, że nie ma co przedłużać. Jest późno, więc przejdźmy od razu do konkretów. I jakbyś Magda mogła włączyć tą kamerę, a ja tutaj już zostawię Państwa z Magdą samą. Dobry wieczór. Nazywam się Magdalena Szyposzyńska. Mam ogromną przyjemność dzisiaj z Państwem tutaj być i postaram się powiedzieć parę ciekawostek na temat tego, w jaki sposób możemy wzbogacić nasze zajęcia. I wybrałam tak naprawdę trzy narzędzia, które najbardziej wykorzystuję osobiście w pracy. Jest to Canva, jest to ThinkLink i jest to Magisto. Canva to jest program, który poznałam na swojej ścieżce całkiem niedawno, właśnie podczas naszych zjazdów w ramach SPOEDU, czyli projektu tak naprawdę, w którym też Państwo uczestniczą, korzystając z tego kursu. I ten program mnie totalnie urzekł, bardzo dużo rzeczy można na nim zrobić. Co konkretnie? Konkretnie można wykonać różne plakaty, można wykonać prezentacje, dużo ciekawsze niż w standardowym programie, który Państwo mają w Microsoftie, czyli zaraz podeślę link do tej strony. Co prawda trzeba się tam zalogować, natomiast naprawdę jest bogaty zasób i materiałów różnych szablonów, które naprawdę można wykorzystać. Zachęcam też do zadawania pytań w trakcie czatu, być może będę w stanie od razu na nie odpowiedzieć. Jest mi trochę trudno, ponieważ jakby Państwo nie widzą tego, o czym mówię, ale będę posyłała linki i naprawdę można sobie te programy później prześledzić na spokojnie. Widzę, że jest moja koleżanka Ania. Cześć Aniu. Ania też w swojej pracy wykorzystywała Canwę i ThinkLinka, więc na pewno mam takie poczucie, że komuś te inspiracje wysyłane mailowo się przydają.
Canva jest, tak jak mówię, fantastycznym programem nie tylko do tego, żeby sobie, żeby wykonywać plakaty, ale też właśnie prezentacje. Wyglądają one fantastycznie, bardzo profesjonalnie. Część zdjęć jest dostępna bezpłatnie, a jeżeli ktoś będzie potrzebował większego zasobu, zapraszam na stronę Pixabay, też za chwilkę wkleję link. Tam też jest bardzo dużo otwartych zasobów do wykorzystania na otwartych licencjach. Także bardzo serdecznie zapraszam. Jest ogrom zdjęć do wykorzystania. Także to jeśli chodzi o Canva, która naprawdę jest fantastycznym programem. Kolejna rzecz, którą się totalnie zainspirowałam również podczas obecności w projekcie Spoet, jest Thinglink. Jest to taka interaktywna tablica, interaktywny plakat. Użycie jego polega na tym, że możemy sobie na plakacie zamieszczać ikonki, które będą nas przenosić w konkretne miejsca, w konkretne strony, na konkretną muzykę na przykład, czy też w jaki sposób może ten plakat być wykorzystany nie tak statycznie, ale dynamicznie, czyli możemy po prostu sobie bardzo wiele rzeczy zrobić. W wersji bezpłatnej niestety nie ma opcji 360 stopni, żebyśmy sobie to wszystko zobaczyli przestrzennie, natomiast wydaje mi się, że naprawdę na zajęciach bardzo ciekawa rzecz, na przykład na lekcję taką wstępną, gdzie zadajemy pytania kluczowe, fantastycznie możemy sobie tutaj też to rozplanować, przenieść uczniów do danych miejsc, gdzie mogą znaleźć wiedzę, także można taki plakat podesłać jako taką formę lekcji odwróconej, gdzie uczniowie się najpierw zapoznają z treścią, a później możemy na lekcji już realizować tę treść w praktyce. Także to jest drugi program, druga aplikacja, którą bardzo polecam. Trzecia, już zupełnie inna, to jest Magisto. Też za chwilkę tutaj przekleję. Państwo sobie będą mogli zobaczyć. Magisto to program, gdzie możemy tworzyć filmy, prezentacje takie multimedialne. Wystarczy mieć jakiś zasób zdjęć lub też filmików i ten program automatycznie stworzy nam gotową prezentację, którą jakby dobiera, możemy też dobrać sobie różne tła, różne animacje, tak żeby było to bardzo ciekawe i zachęcające do obejrzenia. Bardzo szybko można to zrobić, dosłownie chwilę to zajmuje, wybranie muzyki, wybranie odpowiednich zdjęć i program 5 minut, nawet krócej, tworzy samodzielnie fantastyczną prezentację. Ja osobiście przygotowałam taki filmik, montując zdjęcia uczniów z zajęć dodatkowych i później wysłałam tą prezentację rodzicom, którzy mogli sobie zobaczyć, co ich dzieci robią na zajęciach. Na przykład. W różny sposób uczniowie też mogą to zrobić na zajęciach, w trakcie zajęć, więc bardzo szybki program, bardzo też to ładnie wygląda. Niestety, jeśli chodzi o Magisto, w wersji bezpłatnej nie możemy tego pobrać na komputer, jedynie udostępnić ten materiał. Także to jest taki minus tego programu. Zachęcam do zadawania pytań. Jest trochę późna pora, tak może mi się nie mówi tak gładko jak trzeba, ale mam nadzieję, że Państwo są
zainspirowani, chociaż zaciekawieni, bardzo polecam te programy do tego, żeby sobie zobaczyć, przećwiczyć, uczniom podesłać. Oni bardzo szybko naprawdę to wszystko robią i ja zachęciłam właśnie uczniów do tego, żeby wykorzystali Canwę do tworzenia plakatów. Zrobiliśmy w szkole taką tablicę, gdzie wiszą plakaty związane ze słynnymi matematykami. I też uczniowie robili prezentację w Thinklinku, którą zamieściliśmy na stronie szkoły i też odnośniki do tych właśnie słynnych matematyków, których wybrali. Więc bardzo zachęcam, proste, ciekawe i przyjemne narzędzia do zabawy i do pracy. Dzięki. Ja jeszcze, jak już jestem, to zadam Ci pytanie, jeżeli mogę. Czy coś takiego, co pojawiło się na kursie, było jakąś dla Ciebie inspiracją, jakiś komentarz uczestników albo jakaś jakby kursowe Cię zainspirowało? Bardzo ciekawym też programem, który podesłała w swoim komentarzu, oj, przepraszam bardzo, ja w tym momencie akurat, przepraszam, bo sobie zapisałam i teraz mi to umknęło. Taka strona, to też podeślę link. Poplet się nazywa, już podsyłam. Bardzo ciekawa inspiracja do tworzenia takich map myśli. Świetne, nigdy tego nie znałam i już nie pamiętam, przepraszam bardzo. Jestem tak, że tak powiem, teraz pod wrażeniem tego spotkania, że już zapomniałam imienia uczestniczki, przepraszam bardzo. I gdyby ta uczestniczka była tutaj, to pewnie się przyzna, że to jej program. O, właśnie, pani Jolanta. Dziękuję, Wojtku, przepraszam. Z głowy właśnie mi to umknęło. Tak, pani Jolanta, naprawdę fantastyczna sprawa. Bardzo mi się podoba i korzystać z tego narzędzia. Także to mnie naprawdę zainspirowało. Było wiele treści, które były ciekawe i jakby takich różnych informacji na temat tego, w jaki sposób Państwo patrzą na otwarte zasoby edukacyjne, na to, czy to jest dobre, czy chcemy z tego korzystać. Też otrzymałam informację od jednej uczestniczki, że na uczelniach wyższych jakby jest to ciężki, trudny temat, ponieważ nie każdy chce się dzielić i też nie każdy chce korzystać, ponieważ nie ma pewności, czy ta wiedza jest sprawdzona. I jakby to jest też taka rzecz, która mnie zainspirowała do tego, żeby pomyśleć o tym, że faktycznie jakby jest dużo tej treści i ciekawie i dobrze by było, gdybyśmy faktycznie mogli gdzieś tą treść w jednym miejscu umieścić. Większą wiarygodność po prostu tym zasobom, jak rozumiem, jakby były na jednej sprawdzonej platformie. Dokładnie tak. Coś, nie wiem, czy Państwo też u mnie coś, Magdo, to się tniesz no troszkę. Też tak nie mam wrażenie. Ale tak, wielkie dzięki. Ja jeszcze wrzuciłam tutaj jedną inspirację taką graficzną, która mi przyszła do głowy, jak Ciebie słuchałam, a mianowicie Texas. To są też, on ma wersję i wideo, i wersję graficzną. To też są materiały dostępne na licencjach CC0, czyli do swobodnego wykorzystywania bez potrzeby podpisywania autora. Bardzo zachęcam.
do zajrzenia. Faktycznie te zdjęcia są bardzo, bardzo profesjonalne. Filmy to są raczej w stylu filmów, które mogą być gdzieś w tle, mogą być nie wiem, ozdobnikiem na blogu. Nie są to filmy fabularne czy dokumentalne, ale jeżeli robi się cokolwiek w internecie, to takie materiały wideo też są bardzo, bardzo przydatne. Dobrze, to ja bardzo dziękuję. Chyba jeszcze coś dodać? Nie, ja myślę, że ja się już nie mogę doczekać, co tam Wojtek dla nas przygotował. Okej, no to zapraszamy Wojtka. Ja się tutaj wyłączę. Ja wyłączę. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja mam na imię Wojtek i jestem nauczycielem matematyki w oddziałach gimnazjalnych Szkoły Podstawowej nr 106 w Krakowie. No i miałem tę niezwykłą przyjemność być mentorem w trakcie trwania kursu. No i muszę powiedzieć, że kurs przeszedł moje oczekiwania. Zostałem naprawdę przez Państwa niezwykle zainspirowany. No ale na początku chciałbym powiedzieć, gdzie był mój początek z otwartymi zasobami edukacyjnymi. No i jak się nad tym zacząłem zastanawiać, to okazało się, że tak naprawdę mój początek z otwartymi zasobami, no to był pierwszy dzień pracy mojej w szkole, a ponieważ pracę dostałem dość niespodziewanie w trakcie trwania roku szkolnego, więc pierwsze kroki, jakie poczyniłem, to był internet. No i chcąc być dobrym nauczycielem, a jeszcze bez doświadczenia, no zacząłem szperać w internecie i poszukiwać inspiracji, scenariuszy czy pomysłów na fajne, ciekawe, inspirujące i angażujące lekcje. No i w ten sposób, w taki trochę nieświadomy sposób, stałem się użytkownikiem otwartych zasobów edukacyjnych. No i wtedy jeszcze 3 lata temu nie sądziłem, że będę miał taką przyjemność, żeby samodzielnie takie zasoby tworzyć. No a kurs SPOET, którego Państwo są już teraz członkami, umożliwił mi właśnie to, aby takimi swoimi materiałami się dzielić. Miałem niezwykłą przyjemność brać udział w stacjonarnym kursie, bardzo podobnym do tego, w którym Państwo brali udział w Warszawie. Spotkałem tam niesamowitych ludzi, poznałem mnóstwo wspaniałych i ciekawych, inspirujących aplikacji multimedialnych, które bardzo wzbogaciły mój warsztat pracy. No a przede wszystkim sam zostałem zachęcony do tego, żeby te materiały, które gdzieś tam chowałem do szuflady, udostępnić. Materiały, których poszukiwałem, miały pewne wspólne cechy, czyli otwarte zasoby musiały być przede wszystkim modyfikowalne, łatwo dostępne, no i też oczywiście merytorycznie poprawne, no i darmowe. To są właśnie otwarte zasoby edukacyjne, z których korzystamy, no i które teraz tworzymy. I przyznam szczerze, że w trakcie tego miesiąca naszego wspólnego zostałem zainspirowany kilkukrotnie i pozwolę sobie przytoczyć przykład pani Pauliny, która pracuje na uniwersytecie. Magda już o pani wspominała, która napisała, że od lat zgłębia otwarte zasoby edukacyjne i stara się zarażać współpracowników, wykładowców na uniwersytecie, żeby się dzielić swoimi materiałami i powiem szczerze, że to właśnie o to chodzi w otwartych zasobach edukacyjnych, żeby się nawzajem inspirować, zachęcać i dzielić swoimi pomysłami. Drugą osobą, która w taki szczególny sposób też mnie zainspirowała, była pani Ania, która właśnie tę moją myśl, którą teraz powiedziałem, sformułowała w komentarzu pod jednym z modułów i pani napisała, że najmocniejszą stroną tych otwartych zasobów edukacyjnych jest dzielenie się materiałami i taka ciągła inspiracja dla innych osób. No powiem szczerze, że to było naprawdę bardzo inspirujące. No i Państwo też w komentarzach bardzo ciekawe aplikacje udostępniali. Przyznam sam, że nie znałem ich wszystkich. No i Magda już wspomniała o aplikacji Poplet. Ja powiem szczerze, że też pierwszy raz się z nią spotkałem. Jest to świetna aplikacja do tworzenia mapy myśli, czyli takiej modnej teraz metody na lekcjach, która świetnie się sprawdza przy lekcjach powtórzeniowych, która ułatwia dzieciakom uczenie się. No i właśnie ten Poplet na pewno zagości także na moich lekcjach. Drugą taką inspiracją, troszeczkę mi bliższą, ponieważ jestem matematykiem, było udostępnione przez pana Marka, był program GeoGebra. Ja przyznam, że z GeoGebry też korzystam na lekcji, ale nie miałem takiej śmiałości, żeby te stworzone materiały udostępniać. No i pan Marek w komentarzach
udostępnił kilka stworzonych przez siebie appletów, zaprosił też nas, uczestników kursu, na swojego wideobloga na YouTubie. No i powiem szczerze, że to była taka naprawdę dla mnie porządna aplikacja. Natomiast inspiracje, które ja dzisiaj przygotowałem dla Państwa i pomysły, to trzy aplikacje, które są do siebie bliźniaczo podobne, różniące się natomiast mające mocniejsze i słabsze strony, i chciałbym dzisiaj opowiedzieć o aplikacjach do tworzenia quizów online. Wiem, że część z Państwa z nich korzysta, ponieważ dzieliliście się z tymi aplikacjami Państwo w komentarzach. No i pierwsza taka aplikacja to Kahoot. Kahoot jest doskonałą aplikacją, która świetnie poprawia zaangażowanie uczniów w trakcie lekcji. Jest to aplikacja do tworzenia testów i quizów. Na czym to polega? Polega to na tym, że ja jako nauczyciel tworzę taki quiz w domu, a następnie w trakcie lekcji za pomocą tablicy multimedialnej lub rzutnika wyświetlamy pytania. Te pytania są w formie bardzo ciekawej, graficznej, angażującej. No a nasi kochani uczniowie za pomocą swoich nieodłącznych urządzeń, czyli smartfonu, odpowiadają na te pytania. I ja korzystam z tej aplikacji na lekcjach, zwłaszcza na lekcjach powtórkowych. Zamiast standardowo rozwiązywać zadania przy tablicy, to ja te same zadania wrzucam do quizu, odrobinę zmieniam formę lekcji i okazuje się, że te same zadania wykonane w taki nietypowy sposób mogą być dużo przyjemniejsze i łatwiejsze dla uczniów. Kahoot ma swoje mocne strony, jest niezwykle przyjazny dla uczniów, jest łatwy w obsłudze, natomiast wymaga rzutnika multimedialnego lub tablicy interaktywnej. Natomiast drugą aplikacją, z której można korzystać i która jest bliźniaczo podobna, ale już tego rzutnika nie wymaga, jest aplikacja Quizizz. Ona również polega na stworzeniu testów online, lecz tym razem uczniowie udzielają odpowiedzi również na telefonach komórkowych, ale odpowiadają na różne pytania w tym samym czasie. Oczywiście pytania są z tej samej bazy, lecz w różnej kolejności. No i pytania wyświetlają się na ich smartfona, co oznacza, że nie musimy mieć projektora czy tablicy multimedialnej włączonej na lekcji. No i też uczniowie nie widzą swoich wyników na bieżąco, co troszeczkę tonuje ich reakcję, bo przy Kahucie po każdym pytaniu, kiedy pojawia się ranking, jest oczywiście wybuch radości, euforia, że mi się udało, albo że jestem pierwszy, albo że no niestety tym razem nie udało się odpowiedzieć. Natomiast Quizizz, dzięki temu, że pytania wyświetlają się na indywidualnych telefonach uczniów, no to możemy uniknąć tej właśnie tego takiego pozytywnego rozgardiaszu. No i Kahoot ma też inną mocną stronę, a mianowicie w Kahoocie można, w Quizizz można tworzyć prace domowe. No i ja to przetestowałem, chociaż nie jestem zwolennikiem prac domowych jako tako, więc postanowiłem zmienić ich formę. No i te same zadania, które zadałbym do poćwiczenia przed sprawdzianem czy kartkówką, tym razem zamiast dyktować z podręcznika, wrzucam właśnie do Quizizz, a uczniom udostępniam tylko kilkucyfrowy kod. No i okazało się, że jak zmieniłem formę, to zaangażowanie moich uczniów w rozwiązywanie pracy domowej nagle wzrosło. Okazało się, że ta sama praca domowa wykonana przy użyciu komputera w taki nietypowy sposób zupełnie pozytywnie wpływa na motywację naszych podopiecznych. Trzecia aplikacja skierowana być może do trochę młodszej części uczniów, czyli do edukacji wczesnoszkolnej, ale sprawdzająca się także i w starszych klasach, to Plickers. Plickers ma, przyznam, że to jest moja ulubiona aplikacja, Plickers ma mnóstwo mocnych stron. Oczywiście polega na tym samym, co dwie poprzednie, czyli na tworzeniu quizów, ale tym razem uczniowie nie potrzebują telefonów komórkowych, co oznacza, że w tych szkołach, w których panuje zakaz używania telefonów komórkowych na lekcji, no ta aplikacja jest świetnym rozwiązaniem. Na czym to polega? Polega to na tym, że tworzymy quiz w domu, a w trakcie trwania lekcji wyświetlamy kolejne pytania. Czyli wydawałoby się bliźniaczo podobne do dwóch poprzednich, ale różnica jest znaczna, ponieważ tym razem nasi
No, ukochani uczniowie odpowiadają za pomocą takich modnych teraz w edukacji kodów QR. Taki kod QR, każdy uczeń ma swój indywidualny, taki kod QR jest ich kartą odpowiedzi. Państwo tego nie widzą, ale tutaj takimi bardzo małymi literkami na każdym tutaj z boków tego kodu jest umieszczona malutka literka A, B, C i D. I uczniowie po obejrzeniu pytania odpowiadają poprzez odpowiednie ustawienie tego kodu. Jeżeli chcę odpowiedzieć A, to literka A musi znaleźć się u góry. Jeżeli uważam, że odpowiedź D jest poprawna, to obracam kartę. Natomiast nauczyciel, żeby te odpowiedzi zebrać, używa specjalnego skanera, czyli takiej aplikacji darmowej, którą ściągamy ze sklepu Google. No i skanujemy te kody za pomocą telefonów komórkowych i powiem Państwu szczerze, że to się sprawdza doskonale, to znaczy stojąc w jednym miejscu jestem w stanie objąć całą klasę i wszystkie odpowiedzi praktycznie od razu. No i dzięki tej aplikacji nie musimy angażować telefonów komórkowych naszych podopiecznych. To są trzy aplikacje, o których chciałem Państwu powiedzieć, ale myślę, że warto też wspomnieć o tym, że podczas tworzenia zasobów edukacyjnych otwartych, no te aplikacje są tylko dodatkiem. One są dodatkiem, najczęściej tworzymy jakieś gotowe scenariusze lekcji, w których umieszczamy, w których jednym z elementów jest właśnie taka aplikacja. No a tworząc takie scenariusze, na przykład karty pracy, często sięgamy też do grafiki. Próbujemy znaleźć w internecie zdjęcia, ikony. No i właśnie moja koleżanka Magda przed chwilą powiedziała o świetnej aplikacji Canva. Ja bym chciał Państwu jeszcze podesłać linki do takich stron internetowych, w których możemy śmiało czerpać grafiki, jeżeli chcemy nasze karty pracy udoskonalić. Jedną z takich takich stron jest The Nan Project, w którym możemy ściągnąć ikonki. One są oczywiście na odpowiedniej licencji, więc śmiało możemy z nich korzystać. Drugą taką stroną internetową, na której możemy znaleźć legalne zdjęcia i grafiki, jest Freepik. I Freepik to jest strona, którą podesłała jedna z uczestniczek naszego kursu, co także było dla mnie naprawdę dużą inspiracją. Warto również zajrzeć oczywiście na znany wszystkim Pixabay, na którym znajdziemy mnóstwo świetnych zdjęć, obrazów i grafik, które śmiało można wykorzystać chociażby w Canwie do tworzenia kart pracy czy właśnie całych gotowych scenariuszy. No i pojawia się jeszcze pytanie, co z tym dalej zrobić? Gdzie to zamieścić? No bo przecież otwarte zasoby swoje definicje mają to, że są dostępne. No a jeżeli dostępne, to gdzieś muszą być umieszczone. No, myślę, że na pewno warto podzielić się takimi materiałami ze swoimi znajomymi. Warto to podesłać swoim kolegom z pracy, swoim przyjaciołom, nauczycielom, żeby skonsultować z nimi, jak oceniają ten materiał. A jak już Państwo nabiorą odwagi, no to zachęcam, żeby takie materiały wrzucać na Facebooka. Facebook ma mnóstwo grup nauczycielskich, w których nauczyciele się gromadzą i wymieniają właśnie takimi stworzonymi przez siebie zasobami. Ja wiem, że to wymaga wiele odwagi, żeby się podzielić czymś stworzonym przez siebie, bo zawsze do końca nie będziemy zachwyceni i nie będziemy pewni, czy to jest aby na pewno idealne, ale powiem Państwu szczerze, że jak się wrzuci raz, drugi i trzeci i zbierze te pozytywne komentarze, to później jest coraz łatwiej. Innym miejscem, gdzie możemy śmiało się dzielić takimi materiałami, no to jest Padlet. Padlet, czyli taka tablica korkowa, taka chmura w internecie, gdzie śmiało można swoje materiały wrzucać, a później jako link przesyłać dalej. I ostatnia rzecz, ostatnie miejsce, gdzie można takie miejsce, gdzie takie materiały można zamieszczać, no to jest własny blog lub własna strona internetowa. I powiem Państwu szczerze, że ja bardzo często korzystam i inspiruję się blogami i stronami internetowymi innych nauczycieli. Mogę tu przywołać chociażby Super Belfrów i ich blog, który jest znakomity, albo Kodowanie na dywanie pani Ani Świć. To są doskonałe miejsca i zachęcam, jeżeli ktoś z Państwa ma jakiekolwiek wątpliwości co do tego, czy warto założyć swojego własnego bloga, to powiem Państwu szczerze, jak najbardziej, im więcej takich miejsc w internecie,
Im więcej miejsc, gdzie możemy się wymienić i zainspirować nawzajem, tym lepiej. No i takie blogi można stworzyć w dość łatwy sposób, chociażby przez stronę Weebly. Jeżeli ktoś z Państwa jeszcze nie zna Weebly, to zachęcam do skorzystania. W bardzo łatwy sposób można na Weebly stworzyć swoją własną stronę. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania do mnie, to zachęcam. No a ze swojej strony bardzo serdecznie dziękuję, że Państwo poświęcili swój czas na wzięcie udziału w kursie, no i dzisiejszy wieczór na spędzenie go razem z nami. No i zachęcam do pytań. Patrzę na czat. Jeżeli coś się pojawi, to ja z przyjemnością odpowiem. Widzę, że Ola już jest, a więc oddaję głos. Musisz włączyć mikrofon, Olu. Nie słyszę cię. Słusznie. Więc chciałam powiedzieć, że spokojnie można zadawać pytania. Ja tylko chciałam powiedzieć to, co się pojawiło na czacie, a mianowicie jeszcze jedno narzędzie do robienia quizów, a mianowicie Mentimeter, który jest świetny do zadania różnych rzeczy na żywo, czy to, co mówimy, jest zrozumiałe, do robienia ewaluacji takich na bieżąco. Więc bardzo zachęcam, ponieważ akurat to narzędzie daje możliwość prezentowania wyników, bo to jest bardziej do ankiet niż do quizów, pomimo tego, że ma też taką opcję quizową. Ja przyznam, że korzystałem z Mentimeter nawet przedwczoraj, w piątek. W piątek korzystałem z Mentimeter na godzinie wychowawczej, bo nie mogliśmy z uczniami dojść do konsensusu, na jaki film z okazji Mikołajek pójdziemy. I Mentimeter świetnie się sprawdził, żeby zebrać opinię i zagłosować, jaki film, ale też w taki dość nietypowy sposób na zebraniach z rodzicami. Ponieważ te ankiety są anonimowe, więc to zachęca też w pewien sposób rodziców, żeby zabrać głos w trakcie wywiadówki. I powiem szczerze, że rodzice świetnie odpowiedzieli na moją propozycję właśnie zabierania zdania za pomocą Mentimeter. Czasami jest to w trakcie wywiadówki, czasami wysyłam im tylko link do ankiety przez Librusa, przez dziennik elektroniczny i świetnie się to sprawdza. A na jaki film idziecie? Idziemy na Grincha, animację o świętach. To miłego seansu w takim razie życzę. Pojawiła się wśród nas ostatnia mentorka Karolina, więc możemy tutaj, dziękuję Ci, Wojtku. Dziękuję bardzo. To było bardzo, bardzo inspirujące, zwłaszcza, że ja Frida nie znam, też tutaj się sobie już zapisałam, żeby zerknąć, więc super. I powoli oddaję głos Karolinie. Karolina, czy jakoś Ci pomóc, czy włączasz się? O, Karolina już się tutaj widzę, włącza. Włączam się. Włącza się. Dobry wieczór wszystkim. Miałam lekki problem, ale już udało się wszystko rozwiązać. Jeszcze Dobrze. Raz dziękuję, Olu. Ja Cię zostawiam. Słucham? Mówię, że Cię zostawiam z naszymi uczestnikami. I to jakieś tam 15 minut mniej więcej włączę się ponownie. Dobra, dziękuję bardzo. Jeszcze raz witam wszystkich serdecznie. Troszeczkę rzeczywiście się spóźniłam, natomiast chciałam Państwu przedstawić dwa miejsca, dwie inspiracje, może tak to nazwę, z których ja bardzo często korzystam z moimi uczniami. Pierwszą ogromną rzeczą, którą wykorzystuję bardzo często zarówno do zadań domowych, jak i do mini projektów, czy też polecam dzieciom, może troszeczkę jako wersję odwróconej lekcji, jest Khan Academy, wersja polska bądź ta w języku angielskim, ze względu na to, że prowadzę również zajęcia z matematyki po angielsku. Khan Academy
ma przeróżne przedmioty już teraz. Rzeczywiście zaczynano wyłącznie od matematyki. Natomiast w tym momencie można programować, można uczyć się biologii, chemii, praktycznie wszystkiego tego, czego wy zapragniecie lub wasi uczniowie. Na chwilę obecną jest to już strona zupełnie otwarta, nie wymagająca nawet logowania się, ponieważ zadania rozwiązywać można nawet bez rejestracji. Natomiast po rejestracji jest to o tyle fajne, że Khan Academy wprowadza niesamowite elementy grywalizacji, ponieważ zbieramy tam punkty, które później można wymieniać na przeróżne nowe awatary, są nagrody, które są nadawane dzieciom w miarę spontanicznie, powiedziałabym, znaczy, właściwie nie tylko dzieciom, ja również często korzystam sama jako nawet uczeń z Khan Academy. Natomiast po zalogowaniu się, po zarejestrowaniu oraz po tym, jak uczniowie założą sobie konta na Khan Academy, można wprowadzać swoje własne klasy i w ten sposób zadawać również prace domowe uczniom. Khan Academy jest wypełnione filmami i nagraniami, co pomaga też wielu dzieciom w nadrobieniu, jeśli ich nie było, bądź po prostu dostają drugą, kolejną wersję tematu, wytłumaczenia, co wielu, wielu osobom naprawdę pomaga. Nie zawsze my do nich, wiadomo, trafiamy z naszym wytłumaczeniem, a gdzieś tam po drugiej stronie może być osoba, która ma na to inny sposób i dotrze do naszego ucznia. Więc naprawdę polecam wszystkim zajrzenie do Khan Academy, właśnie ze względu też na te elementy grywalizacji, które na chwilę obecną wydaje mi się są bardzo atrakcyjne dla uczniów, ale również jako jeden ze sposobów na odwróconą lekcję. Ponieważ dzieciaki mogą obejrzeć ten film, jest tam mnóstwo zadań i jest to naprawdę przeprowadzone nieco jak taka prawdziwa lekcja. Zbiera się punkty, można zawsze wrócić do filmiku z wytłumaczeniem, można poprosić o podpowiedź i w ten sposób dojść do wielu rzeczy. Ja wykorzystuję bardzo często Khan Academy właśnie podczas zajęć które prowadzę dwujęzycznie, w języku angielskim, ze względu na to, że dzieciaki mogą wrócić jednak do tych nagrań, mają też tę możliwość, aby wykorzystać pytania, wykorzystać czas i w domu, i w czasie lekcji, jeśli mamy oczywiście dostęp do pracowni komputerowej. Także ja ze swojej strony bardzo polecam, poznawałam Khan Academy jako uczeń jeszcze, więc lubiłam je zarówno z punktu widzenia ucznia, osoby, która może sobie w domu coś powtórzyć, oglądając to 100 razy i w końcu może nasze pytanie znajdzie odpowiedź, ale również ze strony nauczyciela, ze względu również na to, że przychodzą jednak raporty z działalności do tego stopnia, że widzimy, ile czasu nasz uczeń spędził pracując na Khan Academy i naprawdę można sprawdzić, a dzieciaki się niesamowicie wkręcają też ze względu na te nagrody, na punkty, później się porównują, kto ile czasu spędził. Więc naprawdę bardzo fajnie. Jedynym minusem z naszego punktu widzenia może być to, że na Khan Academy nie możemy tworzyć naszych własnych zadań. Możemy tylko pracować odtwórczo z zadaniami, które już zostały stworzone przez twórców Khan Academy Polska, czy też przetłumaczonych z oryginalnej wersji anglojęzycznej Khan Academy. Także tutaj, no, że tak powiem, praca odtwórcza. Jeśli natomiast myślicie Państwo o bardziej twórczej wersji i otworzeniu swoich własnych, bardzo fajnym i prostym w
obsłudze i w tworzeniu jest portal learningapps.org. Zaraz przesyłam do niego link dla osób, które jeszcze nie znają. W Learning Apps można zarówno stworzyć swoje własne zadania, jak i skorzystać z bazy zadań udostępnionych przez innych nauczycieli, czy też przez innych twórców. Tutaj korzystając z bazy już gotowej, z zadań, które zostały już wcześniej przygotowane, chyba jednak polecałabym Państwu najpierw sprawdzenie tych zadań, ponieważ nie zawsze, ja już sama trafiłam kilkukrotnie na zadania, które były po prostu z błędami, były błędnie stworzone gdzieś może przez przypadek, może przez literówkę, bądź może czasami tworzone przez dzieciaki, przez uczniów, ponieważ takie zadania również i moi uczniowie tworzyli. I muszę przyznać, że również mieli przy tym całkiem niezłą zabawę. I tutaj też jest to baza dla wszystkich przedmiotów i można stworzyć zupełnie dowolne prace, które wykorzystamy zarówno na tablicy interaktywnej, na komputerze, jak i po przesłaniu linku do dzieci czy do rodziców. Tutaj właśnie widzę, Magda również napisała, że zdarzają się te błędy i rzeczywiście te błędy są. Więc zachęcam Państwa do tworzenia swoich własnych zadań, swoich własnych gier, bo wtedy mamy pewność, że to, co stworzyliśmy, spełnia i spotyka się z naszymi standardami, które tworzymy dla siebie, dla swoich klas i mamy pewność, że to, co zrobiliśmy, działa rzeczywiście tak, jak byśmy tego chcieli. Wojtek wcześniej omówił mnóstwo rzeczy i mnóstwo fajnych gier. Ja natomiast polecam Państwu jednak jeszcze też zaglądanie czasami. Są takie z matematycznych rzeczy, jest MathZoo, które też fajnie działa. Natomiast jest tego mnóstwo i na pewno my nie znamy wszystkich. Sama też spotkałam się z wieloma rzeczami, o których wcześniej nie wiedziałam, kiedy dołączyłam do Spoedu, a wydawało mi się, że udało mi się znaleźć więcej, całkiem sporą bazę sobie stworzyć. Natomiast myślę, że musimy takie bazy sobie tworzyć i to nawet właśnie w takich prostych narzędziach, jakim jest Summer Learning Apps, ponieważ w ten sposób, przepraszam bardzo wszystkich, problemy małych ludzi. Zaraz przyjdę. Została wyprowadzona z tematu chwilowo. Natomiast tworzenie swojej bazy zadań właśnie w takich prostych narzędziach jak Learning Apps, czy wcześniej omawiane Kahoot, czy Quizizz, naprawdę pomaga i niesamowicie urozmaica, co na pewno wszyscy sami wiemy. Ja bardzo również polecam coś takiego jak classtools.net. Jest to wprawdzie w pełni w języku angielskim, natomiast jest to bardzo intuicyjna strona i myślę, że całkiem fajnie można stworzyć innego rodzaju zadania, takie jak na przykład Fakebook, czyli strona facebookowa, która jest stworzona przez nas, chociażby, nie wiem, dla kogoś sławnego, kogo omawiamy, czy dla osoby znanej, czy może bohatera.
Zapraszam na sekundę. Ja to chciałam cię uratować po prostu, że Dziękuję, Olu. jeśli musisz uciekać do dzieci, to śmiało. Dosłownie sekundę, żeby nie... cóż za hasło dzieci potrzebują. Dobrze. Dobrze, więc spokojnie. I tak tutaj dużo inspiracji, wieloma inspiracjami Karolina się podzieliła. Ja tylko powiem, co tu się jeszcze pojawiło na czacie, jak ktoś nie zauważył. Wojtek wrzucił stronę edukator.pl, która służy do tworzenia swoich własnych lekcji. Tam jest część różnych podłączonych, więc nawet teraz tak z pamięci nie będę wymieniać, jakie możliwości daje ta strona, ale to narzędzie tak naprawdę, ale jest dobre i dla matematyków, i dla biologów, i dla chemików, więc naprawdę warto wejść. I kolejną stronę, którą wrzucił teraz Wojtek, to jest WordWall, która jest alternatywą dla learning appsów, więc też można sobie, dla fizyków tutaj podpowiada Magda, więc naprawdę można sobie poszukać różnych materiałów i w ogóle zachęcam, żeby szukać, ponieważ to się zmienia bardzo dynamicznie. Niestety też dynamicznie zmieniają się warunki korzystania z tych narzędzi. Bardzo często te narzędzia, które były darmowe jeszcze parę miesięcy temu, wprowadzają nowe polityki, ponieważ ich autorzy też chcą zrobić na swojej pracy. Więc trzeba być zawsze czujnym, też nie zakładać z góry, nie sprawdzając wcześniej, czy dane narzędzie działa. Zawsze lepiej właśnie przed lekcją czy przed zajęciami wejść, zobaczyć, czy na pewno mamy dostęp do wszystkiego tak, jak zakładamy. Tak, i e-podręczniki, nasz główny otwarty zasób edukacyjny, naczelny niemalże zasób edukacyjny. Też warto wchodzić, też jest dużo bardzo, bardzo rzeczy. Dobrze, więc nie wiem, czy Karolina wróci, widzę, coś tu napisała, ale i tak już nam się czas kończy, a ja bym chciała jeszcze szybciutko, jeszcze Karolina nas dołączyła na chwilę. Tylko, że tak powiem, bardzo podziękuję, przeproszę za drobne niepowodzenie w ciągłości. Bardzo wszystkim dziękuję i gratuluję, że wytrwaliście z nami. Mam nadzieję, że coś od nas otrzymaliście, co wam się przyda, tak jak my otrzymaliśmy od Oli w Społedzie, Oli i spółki. Dziękuję bardzo wszystkim i oczywiście, jeśli będziecie Państwo mieli jakiekolwiek pytania, to pozostaję do dyspozycji. Dziękuję i życzę spokojnego wieczoru. Dziękuję. Dzięki wielkie. I nawzajem. Tak. Ja to co mogę powiedzieć, to po pierwsze, jeżeli ktoś jeszcze z Państwa robi swoje zadania, to mentorzy czekają i można jeszcze przesyłać zadania. Dla wszystkich, którzy prześlą skończone wszystkie zadania, mamy certyfikaty ukończenia kursu, więc zachęcam. To z takich rzeczy technicznych, czysto kursowych. To, co jeszcze chciałam powiedzieć, to, co nas czeka w przyszłym roku, ponieważ Społed się nie kończy i nie kończy się na matematyczkach i matematykach. W przyszłym roku ruszamy ze Społedem dla wychowawców, więc temat szeroki. Już od samego początku stycznia będziemy zbierać zgłoszenia. Będzie bardzo podobna formuła, będą 4 zjazdy, szkolenia są darmowe. Opłacamy również nocleg i przejazdy, więc staramy się, żeby naprawdę minimalizować koszty uczestników. Za to pewnie nasi mentorzy mogą potwierdzić, są to dosyć wymagające szkolenia i też bardzo, bardzo nam będzie zależało tym razem, żeby one były napakowane wiedzą, warsztatami, żeby było jak najwięcej, żeby działo się tam jak najwięcej. Ponieważ też efektem tych warsztatów mają być otwarte zasoby, które uczestnicy wytworzą w ich trakcie. Dlatego też będziemy się starali jak najwięcej materiałów, jak najwięcej
wsparcia uczestnika dać. Ale serdecznie, serdecznie zapraszam. Wydaje mi się, że warto, że temat jest, jest dosyć trudny, jeszcze taki nieruszony, jest nad czym pracować. Jest duże pole do popisu, więc zachęcam od stycznia. Ja na pewno też będę wysyłała informacje, umieszczała w różnych miejscach a propos tych warsztatów stacjonarnych. Od września, czy od października właściwie będziemy też ruszać z wersją międzynarodową kursu, więc jeżeli ktoś będzie miał ochotę na taką przygodę z kursem międzynarodowym, z kursem w języku angielskim, to też oczywiście można do nas przyjść i sobie powtórzyć kurs. On pewnie będzie w takiej samej formule, mianowicie będzie wersja mentorska i będzie wersja zupełnie otwarta, więc nawet z ciekawości zachęcam, żeby obserwować stronę. Zresztą w ogóle zachęcam, żeby obserwować stronę kursu, ponieważ założeniem tego kursu jest to, że on się będzie rozwijał, będą się nam pojawiały kolejne moduły. Mamy też w planie zostawić go otwartego zawsze, to znaczy, że mamy zamiar nie wprowadzać sobie obowiązku logowania się, czy jakiegoś tam blokowania treści, dodawać moduły, dodawać również otwarte zasoby. Jeżeli Państwo prześlą do nas zadania, też postaramy się powybierać dobre praktyki z kursu i też wrzucić do zasobów kursowych, więc ten kurs będzie się rozwijał. A najlepiej, żeby to śledzić przez zapisanie się na newsletter Centrum Cyfrowego. To można zrobić na naszej stronie centrumcyfrowe.pl. Wtedy po prostu do Państwa na bieżąco będziemy dawać znać, co się dzieje w Spoedzie. To chyba tyle z mojej strony. Czy mają jeszcze Państwo jakieś pytania a propos działalności spoedowej, albo mogą być też życzenia, jakie tematy wydają się interesujące, gdzie te otwarte zasoby się najbardziej przydają. O, tutaj jeszcze bardzo fajne linki, kolejne wpadają, aż żal nie zapisywać tego, co tu się dzieje. Więc też chwila przerwy, proszę kopiować linki, które się nam pojawiają na czacie. Tak, no i wesołych świąt. Ja też już życzę wesołych świąt, taka świąteczna faktycznie u nas też już coraz bardziej atmosfera. I życzę otwartości. Nie tylko tej otwartości zasobów, ale w ogóle życzę Państwu otwartości. Bardzo dziękuję, że Państwo byli z nami i że mogliśmy spędzić, mam nadzieję, że przyjemnie i owocnie ten wieczór.